Miałem telefon do odebrania. To nie był Szocho, to był Hoszo, ale został pierdolnięty torpedą. Ja pierdzielę, ale fajnie. Więc podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Podoba mi się tak bardzo, że naprawdę aż piórkuję z radości. Atakują mnie? Tak, atakują. Ale obrywają trochę, ja też obrywam. O kurwa, pokonali mnie zupełnie. 48 korpus dostał w kość od Japończyków. 6 zniszczonych. A my 44 zniszczone, no pięknie. Czyli trzeba Chiny zobaczyć. Przepraszam. Chiny oberwaliśmy. I to bardzo oberwaliśmy. Bombardują w Loyangu, okej. Tam, gdzie nie muszą, nie mogą atakować, to bombardują chociaż. No to nie jest cudownie. Atakują na Clark Field, to bardzo niedobrze. To bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. To jest wręcz tragicznie. Mają czołgi, 7 Tank Regiment. No ale chyba nie uda im się. Mają 243 i 43. To jest jakieś 280, no do 300, mniej niż 300 mają, natomiast my mamy troszeczkę więcej, więc powinniśmy im dać w dupę. Nie ma zaopatrzenia. Dobra. Zobaczymy, co się stało. Było 1 do 156, bo mamy dużo fortece, więc oni. Ale nie zadaliśmy im za dużych strat. Tylko 4 disable, to bardzo źle. Jak to było tylko 1 na 156, oni atakowali siłą, mieli rzucenie kości 6, a myśmy mieli 940 z tym wszystkim, bo mamy fortece i tak dalej. No to kurde, powinniśmy zadać większe straty, nie? O cholera, oni od tyłu mnie atakują. 1 do 1 było. To tu im zadaliśmy większe straty niż jak była ta wielka bitwa pod Clark Field? Ha. Loose War Area. Nie mogą mi ich zdjąć. Atakuje około Balikpapan. Sasebo 8. To jest 8. Oddział komandosów. To są specjalni komandosi wyszkoleni z. Kurde. Wyszkoleni z ataku właśnie z morza. Czyli z przejmowaniu. Specjalni żołnierze to są żołnierze morscy, no, tacy SNLF to są specjalni żołnierze morscy, specjalistycznie wyszkoleni właśnie jak amerykańscy Marines. Mają straszne siły, to jest chyba cała dywizja tutaj na pod Włęczą. I najbardziej teraz ciekawi pod Balikpapan nasze siły nawodne. Myśmy ich chyba nie wykończyli całkowicie i to mnie za bardzo denerwuje, ponieważ myślałem, że w dzień uderzymy na nich. No ale zaraz, zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. No, koniec dnia. Myślałem, że w dzień też będzie walka nawodnych. Okej. Okay. Nowe statki, Abaddon i tak dalej. My za dużo nie obchodzi, mam masę statków. Więc dobra. 27. Pierwsze zanim zacznę. Okej, może zacznę najpierw od zachowania gry. Tak zawsze.
I dobra, i zobaczymy. Te wschodnie Indie holenderskie, kurde. Chyba ich zatopiliśmy wszystkich, ponieważ... On został storpedowany tutaj. On został mocno storpedowany. I zobaczymy, co będzie dalej. Naprawdę. Co tutaj się dzieje? Czy my tutaj coś ładujemy? Mamy masę tych przecież transportowców. Tutaj minujemy. Tak, minujemy, więc wracamy do Surabaya teraz. Weźmiemy minus ponownie i będziemy minować dalej. Dobra. Czy możemy pójść do Australii tymi? Na przykład do Cairns? Wydaje mi się, że powinno być ok. Tak, i mamy parę niszczycieli tutaj, co też się przydadzą. Mamy cztery niszczyciele. Na tyle statków to jest bardzo mały. Chroniony konwój nie bardzo, ale tak to działa. Więc może spotkajmy te Task Force 84 i będziemy mieli cztery ekstra niszczyciele brytyjskie. I teraz mamy już lepszą osłonę przeciwko łodziom podwodnym. I to wszystko zapierdala do Cairns. I jest pięknie. Hong Peng. Tak naprawdę mamy tu jeszcze jeden statek, więc Hong Pena weźmiemy też do tego olbrzymiego konwoju. I wszyscy zapierdalają do Cairns. Będą spotkanie, będzie z Cairnsem. Co tu jest grane? Mamy fuel, idą do Darwina. Okej, dobra, dobra. Idę do Darwina, później pójdę dalej do Australii. Pamiętam, że nie to. To. 93, 140. No właśnie, no kurwa, właśnie, kurde. Za mało mam tutaj co przeciwko ASW. Tylko Hudsony dałem przeciwko ASW. Nie za bardzo rozumiem, jak mam tutaj, mam 3 replacements z pól. Każdego mogę brać. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy tutaj wziąć ekstra 3 maszyn. Ale spoko. Jako tako to tutaj jest. Bardzo małe tutaj jest ten task force. Tutaj jest łódka podwodna pod Palm Island. Jajajaj. Tu nic nie mamy. W Sydney naprawdę nic nie mamy. Tu jest jeden statek. Transportowiec. Więc rany boskie. Nic, tutaj nie możemy nic się ruszyć. Robimy je disband. Następne jest. Tutaj wyładowywuje się pomału. Nie może zadokować, bo jest za duży statek. Za mały port, za dużo statków, ale spoko. Wyładowujemy pomału te supplies, więc na najbliższą przyszłość 16 tysięcy zaopatrzenia, fuel mają 5700. Jest ok. Powinno być dobrze. Ci robią search na 12. Ok, fajnie. Dobra, więc będziemy bombardować tutaj. Tu jest jakiś tanker. Podniecenie sięga zenitu. Dobra, więc następny nalot będzie. Następny nalot będzie tutaj. Czy możemy szybko iść? Możemy, więc full speed lecimy. Bo tutaj działają te łodzie podwodne.
Nie, tak naprawdę nie idziemy full speed. Idziemy tutaj cruise speed, nawet ich zwolnimy do 10, ok? Natomiast wy pójdziecie mission speed. I idziecie tutaj do Cairns. Tak, idziecie, macie wystarczająco paliwa, więc zapierdalacie tutaj, tu są łodzie podwodne nieprzyjaciela i tu macie być. A jak wam zabraknie paliwa, to wrócicie szybko do Australii, więc jest zajebiście. Zobaczymy, jak to zadziała. Ile tu jest żołnierza? 2300. A tu nic nie mamy, więc zaraz nas rozpierdolą. Ale spoko. Gramy wabank, idziemy tutaj. Mamy tylko jeden niszczyciel. I to by było na tyle, tak naprawdę. Tutaj złapaliśmy ich hoszo, lekki letniskowiec, więc jest ok. To by było na tyle. Swordfisher. Dobra, zachowamy tą grę. Wszystko jest na dobrej drodze i zobaczymy, co będzie grane. Do zobaczenia.